Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu, a dziś gramy sobie przełamanie na Rotterdamie. Jak Wam się ładnie zrymowało, gramy przy okazji snajperem. Tak jak widzicie, kolego, nie zasłaniaj, bo ja tam chcę zdejmować przeciwników. No nie zasłaniać, proszę. Nie zasłaniać, proszę. Dziękuję. Gramy snajperem, bo oczywiście dzisiaj niedziela. A poza tym, że gramy snajperem, to gramy też nową snajperką. Właśnie Gewerem, którego pierwszy level udało mi się odblokować. Wcześniej graliśmy Lee Enfieldem, który ma znacznie niższy damage, przynajmniej według tych statystyk, które są dostępne w menu Battlefielda. Myślałem, że przeleci to przez ten samochód, nie przeleciało. No i zobaczymy, jak to się nam będzie ten karabinek sprawdzać. Poza tym Gewerem mamy oczywiście M911, mamy też lornetkę do wypatrywania przeciwników, mamy nożyki. O ty! O ty! Takie uniki przed moimi nożykami robisz. I mamy też radyjko, no bo radyjko ewidentnie w tym trybie nam się przyda, ponieważ my jesteśmy stroną atakującą. Pierwszy raz gram ten tryb na tej mapie, więc nie wiem, gdzie się kolejne flagi będą pojawiać. Tak jak widzimy, tym razem z tej strony. Rozłożymy sobie tutaj takiego respiczka. No i lecimy. Zobaczmy, jak ta mapa się w ogóle układa w tym trybie. Tak jak mówię, no nie mam jej przetestowanej, więc będziemy sobie eksperymentować. Spodziewałbym się tam przeciwników, bo tamtędy pewnie mogą obiec. A na pewno w tych oknach tych budynków. Ale na razie zagramy troszkę agresywniej, żeby się dowiedzieć, tak jak mówię, jak ten layout mapy się przedstawia. Tu mamy biegnącego przeciwnika. Tam widziałem, że ktoś strzela. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Już nie celowałem w głowę, bo było, że tak powiem, za gęsto. Nożyk spekulacyjny, że się tak wyrażę, ale już wchodzimy na to, na tą alfę i zobaczymy, czy uda nam się to przejąć. Szczerze wątpię, żeby udało nam się to przejąć samemu. Zaraz ktoś pewnie będzie tędy wracał. Albo ktoś nam... Ale się schylił. Farciarz, ale się schylił, farciarz. Zaraz nam ktoś pewnie będzie tutaj wchodził, albo na plecki. To może od tej strony ten temat, że tak powiem, ugryziemy. Pod czołgami się trochę. O, tu mamy naboje. To sobie dobierzemy. No i zaraz to A powinno być nasze. Bardzo ładnie się to udało zrobić. Teraz panowie B, a ja mam taki sprytny plan. Co by... Aha, to jest niska. Myślałem, że to jest ta wysoka bariera. Już nie pamiętam, z której strony na tym punkcie była wysoka bariera i myślałem, że sobie pokampimy zza tej bariery. Tu ktoś był, na 100%. Kogoś mamy też na punkcie, ale my postaramy się wejść im na plecki. Na plecki. Właśnie. I będziemy wyjmować ich stąd. Przy tym B. No tu już nasi przycisnęli, to mi się... Bardzo mi się to podoba. Headshot! Tak jak mówiłem, dragshoty w Battlefieldzie 5, no po prostu mają teczek. Coś wspaniałego. Tak myślałem, że w końcu nam mogą wejść na plecy. No i ja jestem jak zawsze ten pierwszy, który dostanie. No ale cóż, jak się gra tak agresywnie, to się zbiera tego, że tak powiem, rezultaty. Niemniej mamy tutaj naszego na alfie i może zróbmy tak, że rozłożymy tego respa, nie chciałem się respić na respie, tylko rozłożymy go po prostu na alfie bezczelnie i będziemy ich właśnie cisnąć od tej strony. To jest chyba dobry pomysł. Przestraszyłeś mi, kolego. Dobrze, oni mogą być tam na górze też, więc wychylanie się tutaj to nie jest najlepszy pomysł. Chyba go zdjął ktoś z góry, właśnie jakiś snajper. O, trafiliśmy go. Tak po bullet trace'ach gdzieś mniej więcej zgaduję, gdzie oni siedzą. Okej, tam już go snajper zdjął. O! To był granatnik, albo Panzerfaust, który mnie ominął. Ale miał farta, trafiłem w barierkę. Ale miał farta.
Fartuch miał farta, jak to z fartuchami bywa. Teraz dostał i trzeba go tylko wykończyć. Ok, przesuwamy się, panowie. Ja tutaj na tyły troszkę popatrzę, czy gdzieś nas tutaj ktoś nie chce stamtąd. Ok, tu już nóżka wystaje, więc gościu nie żyje. Tam ktoś strzelał, więc mogą tam być snajperzy przeciwnika też. Ale my się musimy przesuwać do przodu. Ok, z drugiej strony rzeki. Z drugiej strony rzeki. Z drugiej strony rzeki. Gdzie ten gościu jest? Ajajaj. No. No, wystaw główkę. To nie był headshot? Come on. W sumie mamy całkiem ciekawą pozycję. Właśnie, żeby wejść do tego B. Troszkę tam zadymili. Oj, oj, z góry. Z góry. Dobrze. Staniemy sobie tutaj na tym B. Żeby je tylko przejąć. Alfę mamy, więc zaraz się będziemy przesuwać dalej. A potem będziemy sobie czyścić spokojnie. I tak też się udało to zrobić. Sektor przejęty. Teraz nam pokażę, gdzie oni są. Okej, tam jest... Tam jest tylko jeden gościu? Tylko jeden przeciwnik został? Do załatwienia? Ten właśnie? Czekajcie, bo tam jest jeszcze jeden. O co chodzi? A czekajcie. A, myślałem, że go nożem. O ty. Myślałem, że go nożem dziabnę. Tu powinien mnie ktoś podnieść, bo... Powinno by tu być sporo naszych. No ma ktoś do mnie 15 metrów, 16, ale chyba on jest na dole i... Coś czuję, że się nie zorientują, że tutaj ktoś na górze leży martwy. Zorientują się czy nie? No chłopaki... Nie. Niestety nie. Okej, jesteśmy na moście nad tą alfą. Co jest chyba dobrą pozycją dla snajpera, tak jak miałbym być szczery. Tam jakieś strzały słyszałem. Tu widzę snajpera, który aż podskoczył po tym, jak nasz kolega go załatwił. To nie w ciebie, tylko w tamtego z tyłu. Trafię go w rękę? W tą butelkę, w tą lornetkę? Myślałem, że on ma granat, że ma butelkę tą zapalającą i chciałem go trafić w łapę, żeby mu tą butelkę zniszczyć i żeby ona wybuchła. Rozstawmy szybko naszego ryspika gdzieś. Może... No, 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 tutaj. O, to będzie bardzo dobre miejsce. Będzie ktoś wychodził tymi schodkami? Nie bardzo, ale chyba z drugiej strony. Tam nas cisnął. Oj, plecki. Dobrze, trzeba taktycznie się wycofać, aby obejść tą pozycję. Bo jeżeli oni nam plecki robią, to już są właśnie gdzieś tutaj bliżej. Poszukał nas, poszukał. Ciekawe, czy znajdzie naszego respa. Przejęliśmy tą alfę, ale straciliśmy to brawo. Respika nam nie znaleźli, a więc zresmy się na nim ponownie, ale fart. Ale quickscope. Szkoda, że nie headhog, ale nie będziemy narzekać. I tak gościa zdjęliśmy, co naprawdę nie było łatwe. Tutaj jest gdzieś, nie mogę, no właśnie, go. Nie, chłopie, nie strasz mnie. Tu mam jednego, tam jeszcze jeden, nie, już go zdjęli w tym sklepiku. Gęsto tutaj, gęsto. Gęsto tutaj, gęsto, drugi level. Gewerka. O, ile ich tu jest? Ach! Tak, kolego, mnie ubezpieczasz. No i co? Straciliśmy tą alfę, mamy za to... to B, ale... Respienie się na tym respie to będzie... prawie stuprocentowe samobójstwo, aczkolwiek... dajmy szansę tej sytuacji. Ktoś go zdjął i ktoś mi tak tyłek uratował, że to jest po prostu masakra. Okej, zróbmy inaczej. Zróbmy tak, nożyk do łapy. Bo wokół nas jest ich po prostu całe multum. Nie wiem dokładnie gdzie, ale będziemy sobie powoli szli z tym nożykiem. I jak kogoś zauważymy, to mu z nożyka pociągniemy.
To jest nasz. Dobrze, stąd może wyjść ktoś ewidentnie. Tymi schodkami, to już czekamy. 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 Ciekawe, czy na takim dystansie... Prawie go trafiłem. To nie ja go zabiłem, ale było blisko. Tego już ja zabiłem. Okej, okay, teraz biegnął z drugiej strony, a my zwyciężyliśmy. Tak jakby nigdy nic. Okej, okay. Cieszy mnie to niezwykle. Nie wiem, czy to będzie jakaś kontynuacja. Chyba nie. A więc jeżeli materiał się wam spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybujcie. Jeżeli nie, no to dislike, nie ma najmniejszego problemu. A ja już odmeldowuję się i do następnego razu. Fajnie się grało tym gewerkiem. Z tej strony, jak zawsze, mówił do was Miniu.